Miał niedowład lewej ręki, płetwowate palce u nóg, ospowatą twarz i już od najmłodszych lat gromadziła się w nim nienawiść. Władał największym państwem świata i wymordował 40 milionów jego mieszkańców. Nawet po śmierci długo jeszcze wywierał paraliżujący wpływ na życie swoich rodaków. Zbuntowali się dopiero w sierpniu 1991, próbując ostatecznie przepędzić wyhodowane przez tego człowieka demony. Ten film został zrealizowany w 1991 roku przez rosyjskich historyków i filmowców. Jest to świadectwo czasów, w których rządził najokrutniejszy tyran XX wieku. Większość ujęć filmowych i fotografii pochodzi z udostępnionych niedawno tajnych archiwów państwowych Rosji. Historia nie zna człowieka, na którego rękach byłoby więcej krwi. Był on monstrualnym wytworem partii komunistycznej i państwa, któremu od chwili jego powstania w 1917 roku przyświecała zasada, że cel uświęca środki. Bezlitosny, przebiegły, cyniczny, szydził z wartości ludzkiego życia. Mawiał, że śmierć jednego człowieka jest tragedią, lecz gdy giną miliony, ma się do czynienia jedynie z faktem statystycznym. Nigdy dotychczas jednostka nie miała tak absolutnej władzy nad tak ogromną zbiorowością ludzi i nie nadużywała tej władzy z takim wynaturzonym okrucieństwem, jak czynił to Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, potwór, który przyjął nazwisko Stalin. Zniewolenie umysłów. Listopad, rok 1991, Plac Czerwony w Moskwie. Po załamaniu się komunizmu powraca wolność, włącznie z wolnością demonstracji na rzecz powrotu systemu komunistycznego oraz do idei jego najwyższego kapłana, Józefa Stalina. W 40 lat po śmierci Stalin wciąż żyje w sercach i umysłach nieprzeliczonych rzesz Rosjan. Stworzony przez niego samego mit, jaki go otaczał, jest tak potężny, że wciąż istnieją ludzie gotowi zamienić świeżo wywalczone swobody na okowy stalinowskiej dyktatury. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Mężów stanu należy oceniać według skuteczności ich polityki. Wyjaśnię to. Za czasów Józefa Wissarionowicza cały świat padał przed nami na kolana. Churchill i Roosevelt pełzali przed nami na brzuchach. A teraz popatrzcie, czym jesteśmy dzisiaj. Za Stalina zbudowano metro i 8 wieżowców. Wszystko, co mamy najlepszego, powstało za Stalina. Stalinowska technika manipulowania masami była niezwykle skuteczna, nawet w porównaniu ze współczesnymi sposobami fabrykowania mitów według wzorów amerykańskich. Jej korzenie tkwiły w rewolucji bolszewickiej 1917 roku. Kontrola środków masowego przekazu to klucz do strategii bolszewików. Prasa codziennie dmie w surmy, głosząc obietnicę wodza partii towarzysza Lenina. Lenin obiecuje chłopom ziemię, robotnikom fabryki, a wszystkim raj na ziemi. Aby ubarwić tę wizję, Lenin wprzęga do niej ludzi sztuki. Hołubi twórców, którzy przechodzą na stronę bolszewików i likwiduje oponentów. W swoim przesłaniu Lenin powtarza hasła wszystkich rewolucji. Na pochybel tym, którzy tuczą się kosztem innych i malkontentom. Robotnicy, łączcie się w walce. Do was wzywamy. Leninowska machina propagandowa atakuje swojego najgroźniejszego rywala, Kościół. Nikt nie może uszczuplać władzy państwa bolszewików. Bóg musi zniknąć. A wraz z nim nienawistne ikony, symbol rosyjskiego ducha. Muszą ustąpić miejsca nowej Biblii.
Wszystko, co służy rewolucji, jest moralne i pożądane. Lenin gardzi inteligentami. Mówi, że nie są oni mózgiem, lecz odchodami narodu. A młody Józef Stalin dodaje: intelektualiści muszą służyć naszej sprawie, albo się ich unicestwi. Intelektualiści rosyjscy masowo uciekają z kraju. Siergiej Rachmaninow, wspaniały kompozytor. Pisarz Władimir Nabokow wraz z rodzicami. Malarz Marc Chagall. Ucieka z żoną do Paryża, gdzie zdobywa światową sławę. Słynny bas Fiodor Szaliapin przed opuszczeniem Rosji spotkał się na Kremlu ze Stalinem i obwieścił później proroczo. Ten człowiek wysadzi w powietrze cerkiew Chrystusa Zbawiciela z taką samą nonszalancją, z jaką przechadza się w swoich mięciutkich, kaukaskich butach. Świątynia Chrystusa Zbawiciela była symbolem ducha Rosji i jej wojennej chwały. Zbudowano ją z powszechnych składek dla uczczenia zwycięstwa nad Napoleonem. W tworzeniu jej uczestniczyli czołowi rosyjscy architekci i rzeźbiarze. Jej fryzy i posągi to owoc wieloletniego trudu. Zniszczenie cerkwi byłoby niewyobrażalnym barbarzyństwem. Kiedy w 1924 roku umiera Lenin, władzę przejmuje Stalin. Teraz on musi znaleźć sposób, by narzucić swą wolę temu ogromnemu, trudnemu do kontrolowania, nie mającemu środków masowej komunikacji krajowi. Zdobyć serca i umysły 160-milionowej, niejednolitej etnicznie masy ludzkiej. Od tej pory nikt nie będzie miał prawa krytykować zasad stalinowskiego systemu i jego polityki. Wszyscy muszą zrozumieć, że jedynie Stalin może poprowadzić naród ku chwale. Jego wyroki są nieomylne i nie do podważenia. Stalin wie, jeszcze lepiej niż Lenin, jak osiągnąć ten cel. Stworzy kolosalną iluzję, mitologię bardziej plastyczną i wiarygodną niż samo życie. W tym celu poskromi i wykorzysta twórców oraz prasę. Każdego pisarza, malarza, kompozytora, architekta i rzeźbiarza. Na początek tworzy rodzaj ministerstwa ideologii, które pilnuje, by każde dzieło utrwalało mit. Książka czy wiersz, sztuka teatralna, obraz, film, symfonia czy budowla. Stalin ma trafić do każdego domu, opanować wszystkie serca i umysły. Aby to osiągnąć, jednym z pierwszych przedsięwzięć Stalina staje się stworzenie sieci radiowej. Wkrótce we wszystkich, nawet najbardziej zapadłych wioskach, ludzie słuchają codziennie głosu Moskwy, który sławi Stalina i piętnuje jego wrogów. Nadejdzie dzień, gdy ci, którzy słuchają zagranicznych rozgłośni, będą z rozkazu Stalina rozstrzeliwani. Wspomina pisarz Jurij Karjakin. W zacofanym, niemym kraju nagle pojawiło się radio. Z okrągłych, talerzowatych głośników popłynęły wieści o radzieckich sukcesach. Był to rodzaj głosu z niebios. Ten system natychmiastowej informacji miał w sobie coś z religii. Niesłychana rewelacja. W odległym azjatyckim kraju audycje radiowe nabierały charakteru niemalże mistycznego. Było w tym coś onieśmielającego. Pamiętam dobrze to uczucie. Pamiętam, jakiego znaczenia nabrał ten radiowy talerz. Do płynącego z Moskwy głosu przyłącza się cała armia kaznodziejów, propagandistów. Stalinowska prasa wtóruje im posłusznym echem.
Agitatorzy fabryczni, prelegenci, nawet podczas przerw na posiłki tłoczą ludziom do głów nową mitologię. Nasz przywódca jest wielki i dobry. Nie możecie zawieść zaufania, jakie w was pokłada. Miliony obywateli muszą uczęszczać na szkolenia, studiować pisma i przemówienia Stalina, uczyć się na pamięć stalinowskiego katechizmu, politycznych nakazów i zakazów regulujących życie, w którym jednostka, niby pszczoła w ulu, istnieje wyłącznie po to, by służyć interesowi państwa i jego uświęconych przywódców. Program tej nauki kładzie nacisk na zmitologizowaną biografię Stalina. Osią systemu jest strach. Każdy lęka się przestać klaskać pierwszy. Ten strach szerzy się jak zaraza. Za owinięcie butelki wina w gazetę z fotografią Stalina można zapłacić zsyłką do łagru. Jednocześnie sowieckie wydawnictwa zalewają kraj milionami egzemplarzy nowej Biblii, zafałszowanego życiorysu Stalina. Stalin poucza też kadrę partyjną o magicznym działaniu kina. To właśnie kino może najpotężniej zawładnąć świadomością mas i przeobrazić umysły ludzkie. Musimy opanować kinematografię, nagiąć ją do naszych potrzeb i sprawić, by oddawała nam usługi w każdym języku i w każdym zakątku Związku Radzieckiego. Stalinowskie kino objazdowe, na kołach i na saniach, nawet na statkach, dociera do każdego przysiółka i każdej wsi na bezmiernych przestrzeniach Związku Radzieckiego. Miliony ludzi zobaczyły swój pierwszy w życiu film na ekranie pod gołym niebem. Stalin nakazuje budowę tysięcy kin o architekturze pałaców z baśni. Z dnia na dzień ludzie radzieccy stają się społeczeństwem kinomanów. Po zmontowaniu machiny kontroli mózgów, Stalin bierze się do poprawiania historii. Napisze od nowa historię bolszewizmu, obsadzając siebie samego w roli głównego bohatera. Ale stara bolszewicka gwardia zna prawdę. Mogłaby sprawiać kłopoty. Stalin musi więc postępować ostrożnie. Sergej Eisenstein, reżyser słynnego filmu Pancernik Potiomkin, rozpoczyna pracę nad nową epopeją o rewolucji bolszewickiej. Stalin dowiaduje się, że film będzie sławił przede wszystkim dwie postacie, Lenina i Trockiego. To nie do przyjęcia. Wszak Trocki to główny rywal Stalina. Film musi ukazywać, że to Lenin ze stojącym u jego boku Stalinem kierowali rewolucją. Nikt nie wie, co Stalin powiedział Eisensteinowi, ale Trocki zniknął z filmu. W taki sposób pomyłka historii zostaje poprawiona przez Stalina. W późniejszych filmach pokolenia widzów oglądać już będą tylko Stalina i Lenina, a nie Lenina i Trockiego jako wodzów rewolucji październikowej. Narodził się mit. Zdobyć mosty i utrzymać je. A wy ruszajcie na centralę telefoniczną, opanować ją i działać zdecydowanie. Wspomina scenarzysta Aleksander Nowogródzki.
Wiedzieliśmy, że mniej więcej od połowy lat 30. Stalin stał się wyłącznym szefem całej sowieckiej kinematografii, jej naczelnym redaktorem i ostatecznym cenzorem. Żaden ważniejszy film współczesny, bądź dotyczący historii rewolucji, nie mógł powstać bez wiedzy i przyzwolenia Stalina. Nawet scenariusze takich filmów musiały uzyskać jego uprzednią aprobatę. Nowe filmy zawsze zawożono na Kreml do akceptacji. W sposób oczywisty kino odgrywało niezmiernie ważną rolę w kształtowaniu mitu Stalina jako najmądrzejszego przywódcy wszystkich narodów, wszechwładnego półboga, który przyćmiewał zwykłych śmiertelników. Nasz kraj tkwi jak skała pośród oceanu państw burżuazyjnych. Fala za falą uderza w nią zniszczycielską furią, ale skała trwa niewzruszona. Aleksander Borszczakowski wspomina jeden z pokazów filmowych na Kremlu. Stalin i członkowie biura politycznego oglądali film poświęcony budowie socjalizmu. Na projekcji obecny był także minister kinematografii. Po trzeciej szpuli Stalin wstał raptem z krzesła i bez słowa wyszedł z sali projekcyjnej. Wystraszony minister poderwał się na równe nogi. I wtedy napadł na niego Beria. Ty psie, świnio, krzyczał, zmiażdżę cię. Będziesz ulicę zamiatał. I tu Beria wyrzucił z siebie istotę sprawy. Nie rozumiesz, głupcze, że na niebie nie mogą świecić dwa słońca, a tylko jedno? Teraz już i Lenin odchodzi na dalszy plan historii. Stalin sam przewodził rewolucji. Niebawem za pomocą magii kina Stalin wznosi się coraz wyżej. Staje się półbogiem. W tej miłosnej scenie przyszła matka opowiada mężowi swój piękny sen o Stalinie. A zapatrzeni w ekran widzowie spijają słowa z jej ust. Nasz syn będzie dobrym, posłusznym i zdrowym chłopcem, a gdy dorośnie, stanie się komunistą. Stalin zaprosi go na Kreml i powie: Wasili Gerasimowiczu, wysyłam cię do Anglii, ponieważ nadszedł czas, aby zakładać tam kołchozy. Podczas gdy w całym Związku Radzieckim toczy się trudna walka o związanie końca z końcem, w stalinowskiej fabryce snów rozradowani klienci sklepów cieszą się dostatkiem półek sklepowych. Ten rzekomy dobrobyt na czas trwania seansu staje się udziałem widowni. Mówi operator filmowy Ganszyn, który wyświetlał filmy przedstawiane Stalinowi do oceny. Nie oglądał tych filmów dla przyjemności, ale żeby sprawdzić, jakiego rodzaju utwory się produkuje. Jeżeli film zawierał wątpliwe sceny polityczne, kazał je poprawiać. W mistrzowskim natchnieniu politycznym Stalin tworzy niezawodną metodę zastawiania śmiercionośnych pułapek na swych potencjalnych przeciwników. Zaczyna od rozpętania psychozy rzekomego zagrożenia kraju przez szpiegów i sabotażystów. Na rozkaz Stalina wszystkie sowieckie środki przekazu wszczynają wielką kampanię czujności. Dzieci pomogły ująć szpiega. Sabotażyści chcieli wykoleić pociąg. Haniebni zdrajcy ojczyzny. Nie wierz nikomu, trąbią media. Twój mąż, żona, brat może być kapitalistycznym szpiegiem.
Prym w tej kampanii wiedzie kino, urządzając istny festiwal szpiegowsko-sabotażowy. To skutkuje. Wystarczy, że Stalin wskaże palcem wroga i oskarży go o szpiegostwo, a gniewny tłum domaga się krwi. Wrogowie chcą rozedrzeć naszą młodą republikę na strzępy, ale my mamy NKWD, nasze siły bezpieczeństwa. Niech żyje nasz umiłowany przyjaciel i przywódca, towarzysz Stalin. W procesie deifikacji Stalina musi uczestniczyć każdy pisarz, malarz, muzyk, aktor. W przeciwnym razie biada mu. Aktor Aleksej Dikin odsiadywał wyrok w łagrze. Ale Stalinowi tak się spodobała siła jego scenicznej osobowości, że ułaskawił go. Paradoks sprawił, że artysta odtwarzał w filmie postać własnego prześladowcy, generalnego sekretarza partii Stalina. Film był jeszcze jednym pociągnięciem pędzla na wielkim fresku, jaki malował Stalin, zacierając uchybienia historii. Pewnego razu mistrzowski iluzjonista zagrał nawet samego siebie. Jest późna jesień 1941 roku. Armia hitlerowska stoi w odległości 20 km od Kremla. Mimo to Stalin postanawia urządzić tradycyjną defiladę na Placu Czerwonym dla uczczenia rocznicy rewolucji październikowej. Ze względów bezpieczeństwa uroczystości przyspieszono. Nieświadoma tego ekipa filmowa zjawia się za późno, żeby zarejestrować przemówienie Stalina do żołnierzy. Zdążyła tylko sfilmować przemarsz ostatnich kolumn, które wśród padającego śniegu odchodzą prosto na front. A jednak, gdy kronika weszła na ekrany, Stalin stał na trybunie, zagrzewając czerwonoarmistów do walki. Błąd został naprawiony jeszcze tego samego wieczoru w obrębie murów kremlowskich. Stojący na tle makiety mauzoleum Lenina, Stalin wygłosił ponownie swoje przemówienie. Tylko nieliczni widzowie zauważą, że oddech Stalina nie paruje od mrozu i że nie pada śnieg. Trzęsący się ze strachu operatorzy musieli kilkakrotnie powtarzać ujęcia ku niemałej irytacji Stalina, że filmowanie nie idzie całkiem gładko. Indoktrynacja Armii Czerwonej mitem Stalina nie wymaga wielkiego zachodu. Żołnierzy zapędza się do kin i proszę bardzo, załatwione.
W miarę jak mi to jego geniuszu zapuszcza korzenie, Stalin sam ulega znamiennej transformacji. Wygłaszając przemówienia, mówi o sobie per Stalin. Jak gdyby chciał dać do zrozumienia, że rzeczywisty Stalin jest jakąś niewidzialną, dobroczynną, wszechobecną siłą. Stojący na podium wąsaty mężczyzna to tylko jedna z postaci owej siły. Atrakcyjność tej idei jest nieodparta. W oczach społeczeństwa Stalin przeistoczył się w Boga. Nie wszyscy jednak wierzą w jego boskość. Borys Pilniak opublikował powieść, w której działacz partyjny knuje wespół z chirurgiem spisek mający na celu uśmiercenie na stole operacyjnym politycznego rywala. Aluzja jest nader przejrzysta. Michał Frunze, młody, zdolny polityk, zmarł w następstwie zabiegu operacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Stalina. Jedyną winą Frunzego była jego zbytnia popularność. Stalin był wściekły na Pilniaka, ale się starannie maskował. Zemści się po 10 latach, gdy utwór Pilniaka przestanie być sensacją. Pisarz zostanie skrytobójczo zastrzelony. Od tamtej pory Stalin jeszcze bezwzględniej załatwia porachunki z literatami. Twórczość każdego pisarza zostaje poddana kontroli partii. Literatura radziecka wkroczy w długą, ciemną noc, z której trudno będzie się jej wydostać. Odtąd pisarze będą tworzyć z myślą o jednym tylko czytelniku – Stalinie. Presja wzmaga się. Włodzimierz Majakowski odbiera sobie życie. Sergiusz Jesienin także popełnia samobójstwo. Jego wiersze znalazły się na indeksie. Utwory Michała Bułhakowa nie były drukowane od 1926 roku. Gdy zwraca się wobec tego o zgodę na wyjazd za granicę, Stalin mu odmawia. Stalin pragnie uczynić literaturę równie skutecznym instrumentem zniewolenia umysłów jak kino. Ale potrzebna mu jest do tego święta krowa, człowiek z nazwiskiem, ktoś, kto będzie firmował to przedsięwzięcie. Idealnym kandydatem wydaje się Maksym Gorki. Na przełomie wieku jego powieści i sztuki przyniosły mu sławę. Ale Gorki trzyma się z dala na dobrowolnym wygnaniu we Włoszech. Stalin upatrzył go sobie, ale jak zwabić pisarza z powrotem do kraju? Czyni mu propozycję nie do odrzucenia. Oferuje mu sławę i władzę. Gorki wraca, witany jak syn marnotrawny. Autor Matki zostaje mianowany prezesem świeżo utworzonego Związku Pisarzy Radzieckich i przewodniczy ich pierwszemu zjazdowi. Poucza z trybuny zjazdu zastraszonych literatów, że przeciwnika, który nie chce się poddać, należy unicestwić. Otumaniony przez Stalina i Henryka Jagodę, szefa aparatu bezpieczeństwa, Gorki nieświadomie manipuluje swymi kolegami po piórze. Organizuje wyjazd pisarzy nad kanał bałtycko-białomorski, budowany niewolniczą pracą tysięcy więźniów dostarczanych przez NKWD. Oto przykład triumfu socjalizmu, przekonuje Gorki. Przez pracę do wolności. Pisarze mają sławić tę ideę. Pisarz Jewgeni Gabriłowicz był w tej grupie. Pamiętam, że wsadzili nas do pociągu i powieźli nad kanał nazwany imieniem Stalina. Pracowali przy nim więźniowie specjalnie przebrani na nasz użytek. Kiedy patrzę wstecz, widzę, że całe to przedstawienie było zainscenizowane. Naszą rolą było ukryć przed światem istnienie machiny represji, w której trybach znalazł się cały kraj.
Wszelkie kontakty pisarzy z więźniami były starannie kontrolowane. Więźniów ostrzeżono, że za najmniejsze wypadnięcie z roli czeka ich natychmiastowa egzekucja. Kiedy wspominam to, czego byliśmy wówczas świadkami, zdumiewa mnie własna naiwność. Czy naprawdę byliśmy aż tak zaślepionymi idiotami? Tego rodzaju masowa propaganda miała przecież kolosalny wpływ na losy ludzkie i państwa. Potwierdziło się to w całej rozciągłości w późniejszych latach. Po wizytacji przyszła pora na tańce ludowe. NKWD-owska mistyfikacja była tak przekonująca, że co gorliwsi i bardziej łatwowierni pisarze, nastawieni z góry na aprobatę tego, co zobaczą, dali się zwieść żałosnemu spektaklowi i wspólnie spłodzili książkowy panegiryk wysławiający mądrość Stalina, sprawność służb bezpieczeństwa oraz sprawiedliwość i humanitaryzm radzieckiego systemu więziennictwa. Dlaczego luminarze literatury zaczęli nagle schlebiać Stalinowi? Główną przyczyną był strach. Zobaczyli na własne oczy, jaki los może spotkać ich samych. Mówi pisarka Tamara Iwanowa. Były to tak straszne czasy, że dziś doprawdy trudno pojąć, jak udało się nam to wszystko przetrzymać. Mieszkałam wtedy w Moskwie, naprzeciw galerii Tretiakowskiej. I w domu nie było zsypów na śmiecie. Mieszkańcy pozbywali się niebezpiecznych dokumentów, paląc je, spłukując w toaletach. Było to tak nagminne, że administracja rozwieszała w windach i bramach apele, żeby tego nie robić. Posługując się nadal Gorkim jako przynętą, Stalin postanawia wypróbować skuteczność swojego aparatu do prania mózgów na ludziach Zachodu. Namawia naiwnego Gorkiego, żeby zaprosił do Związku Radzieckiego niektórych wybitniejszych pisarzy zachodnich. Niechaj przekonają się na własne oczy, jak wygląda nowy, wspaniały świat socjalizmu. Przybywa George Bernard Shaw, Romain Rolland, Herbert George Wells, Henri Barbusse, André Gide. Wszyscy przyjmowani są z wielkimi honorami i szczodrze częstowani jedzeniem i kłamstwami. Pokazuje im się jedynie efektowną fasadę komunizmu, a nie jego nędzne zaplecze. Gościom jak cień zawsze towarzyszą tajniacy. Barbusse po powrocie do Francji pisze książkę i dedykuje ją Stalinowi. Romain Rolland wyraża zadowolenie. Shaw nie szczędzi Stalinowi pochwał. Wysoko ocenia go też Dion Feuchtwanger. Pytacie mnie o wrażenie, jakie zrobił na mnie Stalin. Uderzyła mnie przede wszystkim jego niezwykła prostota. Ma duże poczucie humoru. Łatwo zrozumieć, dlaczego jest nie tylko szanowany, ale i kochany. To rzeczywiście człowiek oddany ludowi, z ludu wyrosły. Autentyczny rzecznik 170 milionów obywateli radzieckich. Żaden poeta nie stworzyłby lepszej postaci. Ale na przykład takim jak Feuchtwanger, garstka pisarzy radzieckich pozostaje niepokorna. Cena odwagi dysydentów jest jednak przerażająca. Jestem odrętwiały i absolutnie bezsilny, pisze poeta Nikołaj Klujew z Łagru, gdzie cierpi na straszliwą samotność. Zginie od kuli. Pewny przyjaciel Gorkiego, Isaac Babel, zastrzelony.
Młody poeta Borys Karmiłow zastrzelony. Jego żona Olga Wierchowa, także poetka, poroniła w więzieniu. Nie będzie już mogła mieć dzieci. Jestem złamana, okaleczona. Za co te tortury? Wyjęli mi duszę, obmacywali ją cuchnącymi paluchami, po czym włożyli z powrotem, mówiąc: idź i żyj dalej. Gorki przemawia do zalęknionych pisarzy. Informuje, że władza daje im wszystko z wyjątkiem jednego: prawa do złego pisarstwa. Pisać niedobrze, wyjaśnia, to znaczy nie sławić Stalina i jego dzieł. Możecie to lekceważyć wyłącznie na własne ryzyko, radzi Gorki. Ponad połowa jego słuchaczy zostanie później rozstrzelana. Z rąk do rąk krąży potajemnie anonimowy wiersz napisany w odruchu protestu. Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi. Nie słychać na 10 kroków, co szepczemy. A w półsłówkach, w półrozmówkach naszych cień górala kremlowskiego straszy. Palce tłuste jak czerwie w grubą pięść układa. Słowo mu z ust pudowym ciężarem wypada. Stalin wykrył, że autorem wiersza jest Osip Mandelsztam, jeden z największych poetów rosyjskich XX wieku. I mści się nikczemnie. Zterroryzowany, schorowany Mandelsztam ugina się i pisze panegiryk na cześć Stalina. Stalin mimo to skazuje go na powolną, męczeńską śmierć. Jako rzekomy wróg ludu zostaje osadzony w łagrze, gdzie traci zmysły i umiera. Pochowano go w masowym grobie. Najtęższe pióra literatury radzieckiej poddają się woli Stalina. Jest wśród nich Michał Zoszczenko, a także przyszły noblista Borys Pasternak. Stalin po mistrzowsku manipuluje ludźmi. Pochlebcy mogą liczyć na nagrody pieniężne, dacze, podróże zagraniczne, lecz przede wszystkim na względne bezpieczeństwo. Zagorzały stalinowiec Aleksander Fadiejew zajmuje miejsce Gorkiego, który umiera w tajemniczych okolicznościach. Stalin zmusza Fadiejewa do denuncjowania kolegów po piórze. Ten będzie żył, tamten umrze. Tego się ześle do łagru. Nękany wyrzutami sumienia, Fadiejew popełnia samobójstwo, zostawiając kartkę: nie mam siły dalej żyć, bo twórczość umarła i nic już jej nie wskrzesi. Udowodniwszy, że miecz jest potężniejszy od pióra, Stalin zaczyna doskonalić inny, utrwalający mit środek – widowiska, ulubione przez wszystkich tyranów od czasów Nerona. Mówi pisarz Lev Razgon. Stalin uwielbiał widowiska. Dyktatorzy przepadają za nimi. Jednakże Stalin szczególnie upodobał sobie niekameralne spektakle, lecz wielkie masowe pokazy. Ich uczestnicy mieli demonstrować socjalistyczną jedność. Tysiące ludzi wykonywały zgodnie i jednocześnie te same ruchy, niczym jedna istota. Nasi sprytni manipulatorzy wiedzieli, że Stalina ucieszą konstrukcje z ludzi, budowanie z nich skomplikowanych struktur, w których człowiek był tylko śrubką, materiałem budowlanym. Wszystko to stanowiło część systemu zniewolenia umysłów, który Stalin doprowadził do perfekcji.
Jednym z organizatorów wczesnych awangardowych spektakli rewolucyjnych był Wsewolod Meyerhold, reżyser o międzynarodowej renomie. Chcąc zastraszyć środowisko i wymusić ślepe posłuszeństwo, Stalin, który nie lubił indywidualności, uczynił z Meyerholda kozła ofiarnego. Wtrącony do osławionej Łubianki, Meyerhold poddany zostaje torturom. W liście do władz pisze: mnie, starego człowieka, bito po plecach i stopach gumowym wężem. Leżąc twarzą do podłogi, wiłem się, wrzeszcząc z bólu, chłostany jak pies. Ale Stalin jest nieugięty i każe Meyerholda uśmiercić. Jego zwłoki wrzucono do zbiorowej mogiły. Napis na nagrobku głosi: zbiorowy grób numer jeden, nierozpoznane zwłoki. Wkrótce potem żonę Meyerholda, aktorkę Zinaide Reich, zamordowano bestialsko w jej własnym mieszkaniu. Szef NKWD Beria przekazał je następnie swojej kochance. Gorliwy stalinowiec Andrzej Żdanow został szefem propagandy, przyjmując kontrolę nad wszystkimi środkami masowego przekazu. Prasą, radiem, kinematografią, a także twórczością muzyczną, teatralną i estradową. Żdanow wkraczał we wszystkie najdrobniejsze nawet kwestie dotyczące sztuki i urabiania opinii publicznej. Celował w wymyślaniu wzgardliwych epitetów, jak czołobitność wobec Zachodu, kosmopolita bez ojczyzny, burżuazyjny esteta, formalista. Żdanow ingeruje w kompozycję Szostakowicza. Ciska oskarżenia na światowej sławy kompozytora Prokofiewa. W specjalnej uchwale o kinematografii przypuszcza atak na wybitnego reżysera Sergiusza Eisensteina. Stalin odczytuje jego film Iwan Groźny jako metaforę własnej okrutnej dyktatury i nie dopuszcza go na ekrany. Eisenstein umiera w niełasce, zniszczony pomimo swej sławy. Wypowiedziana po rozmowie ze Stalinem na Kremlu przepowiednia Szaliapina ziszcza się. Sobór Chrystusa Zbawiciela, symbol wielkości Wszechrosji, zostaje na rozkaz Stalina wysadzony w powietrze. Na jego miejscu Stalin zamierza wznieść Pałac Rad, pomnik własnej wielkości. Sprzeciwia się temu sama natura. Jakby przeklęte, masywne fundamenty zapadają się w grząską ziemię. Architektów uwięziono i stracono, a inteligentów zapędzono do sprzątania gruzów. Wraz z wybuchem wojny zrezygnowano z projektu. Tak oto Stalin stworzył proroczy symbol upadku swojego imperium. Dzięki sukcesowi operacji zniewolenia umysłów Stalin osiągnął to, czego pragnął. Orwellowskie społeczeństwo czcicieli idola. Na każdym kroku otaczają ich jego wizerunki. Odcięci hermetycznie od świata, słyszą jedynie powtarzane bez końca zapewnienia, że Stalin jest dobry, Stalin jest wielki, Stalin ich kocha, Stalin stoi na straży ich wolności, Stalin to źródło wszelkiej pomyślności. Stalin is the source and the provider of all things good. Rozum i siła Stalina mają wymiar boski i wszystkie narody chylą mu się do stóp. Gdy przez wrogów ścigany wygnaniec wraca znów na tę ziemię nieszczęsną i wśród czarnych jak smoła ciemności nagle promień słoneczny zobaczy, to i chmury, co w duszy się kłębią, słońca blask rozpraszać się zdaje. I donośnie nadzieja przemawia, budząc serca wzruszenia na nowo, i uskrzydla się dusza poety. Młody Gruzin, który ułożył tę odę do wolności, chciał zostać pisarzem, ale mu się to nie udało. Nazywał się Józef Dżugaszwili, następnie Józef Stalin, a później został Bogiem.
Od śmierci Stalina do rozpadu jego imperium upłynęło niemal 40 lat. A jednak mit Stalina jest wciąż żywy i będzie żył w Rosji z pokolenia na pokolenie, aż do chwili, gdy umrze ostatni człowiek urodzony w XX wieku, lub do czasu, gdy znów pojawi się człowiek jego pokroju. Miał niedowład lewej ręki, płetwowate palce u nóg, pospowatą twarz i już od najmłodszych lat gromadziła się w nim nienawiść. Władał największym państwem świata i wymordował 40 milionów jego mieszkańców. Nawet po śmierci długo jeszcze wywierał paraliżujący wpływ na życie swoich rodaków. Zbuntowali się dopiero w sierpniu 1991 roku, próbując ostatecznie przepędzić wyhodowane przez tego człowieka demony. Film został zrealizowany w 1991 roku w Moskwie przez rosyjskich historyków i filmowców. Jest to świadectwo czasów, w których rządził najokrutniejszy tyran XX wieku. Większość ujęć filmowych i fotografii pochodzi z udostępnionych niedawno tajnych archiwów państwowych Rosji. W filmie wykorzystano wstrząsające zdjęcia, z których żadne nie było inscenizowane. Historia nie zna człowieka, na którego rękach byłoby więcej krwi. Był monstrualnym wytworem partii komunistycznej i państwa, któremu od chwili powstania w 1917 roku przyświecała zasada, że cel uświęca środki. Bezlitosny, przebiegły, cyniczny, szydził z wartości ludzkiego życia. Mawiał, że śmierć jednego człowieka jest tragedią, lecz gdy giną miliony, ma się do czynienia jedynie z faktem statystycznym. Nigdy dotychczas jednostka nie miała tak absolutnej władzy na tak ogromną zbiorowością ludzi i nie nadużywała tej władzy z równie wynaturzonym okrucieństwem, jak czynił to Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, potwór, który przybrał nazwisko Stalin. Stalinowski aparat bezpieczeństwa. Po tych schodach, do rozbrzmiewających echem egzekucji piwnic, zeszło tysiące mężczyzn i kobiet. Ludzi wybitnych i mało komu znanych, eskortowanych na śmierć przez funkcjonariuszy tajnej policji stalinowskiej. Ponad tymi podziemiami wznosi się w centrum Moskwy historyczny budynek. To Łubianka, siedziba organizacji, która sprawnie i skutecznie wspierała działalność partii komunistycznej. Organizacja ta nazywała się początkowo Czeka. Powołano ją do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Pierwszym szefem Czeki był Feliks Dzierżyński, towarzysz i przyjaciel Lenina. W rękach Dzierżyńskiego Czeka staje się grabarzem wszystkich, którzy sprzeciwiali się woli partii. Brutalna rewolucja rosyjska i wojna domowa obraca w niwecz wszelkie wartości moralne. Siła wypiera literę prawa. Lufa karabinu wymierza sprawiedliwość. Czeka jest wszędzie. Stoi na straży rewolucji. Więzienia zapełniają się. Procesy takie jak ten należą do rzadkości. Wojna domowa dobiega kresu i Dzierżyński łagodnieje. Może drgnęły w nim ludzkie uczucia, a może po prostu jest znużony. Wypuszcza z przepełnionych więzień więźniów politycznych. W przyszłości mieli trafiać do nich tylko ci, którzy stanowią zagrożenie dla władzy radzieckiej. Następnie, jakby w dalszym przypływie skruchy, Dzierżyński staje na czele Komisji do Spraw Sierot Wojennych. Po wojnie domowej tułały się po Rosji setki tysięcy bezprzyzornych, osieroconych bezdomnych dzieci. Dzierżyński organizuje masową kampanię pod hasłem Ocalić dzieci. Jak na ironię, człowiek, który wymordował rodziców wielu spośród tych dzieci, teraz bierze je w opiekę. Nakarmione, ostrzyżone i odziane trafią do sierocińców. Młody i ambitny Stalin pojmuje, że Czeka to klucz do władzy. Musi przejąć nad nią kontrolę.
zabiega o Dzierżyńskiego i szef Czeka zgadza się go poprzeć. Latem 1926 roku Dzierżyńskiego ogarniają jednak wątpliwości. W prywatnym liście do Waleriana Kujbyszewa pisze: pojawił się między nami grabarz rewolucji. Dzierżyński wyczuwa groźbę, jaką może być dla partii dojście Stalina do władzy. Szczęśliwie dla Stalina, Dzierżyński umiera na atak serca. To jeden z wielu pomyślnych dla Stalina zbiegów okoliczności. Powstaje portret Dzierżyńskiego na łożu śmierci. Stalin składa hołd pamięci zmarłego druha. Wśród żałobników są też ludzie, których Stalin umieścił z ramienia partii na kluczowych stanowiskach w Czeka. Pogrzeb Dzierżyńskiego zgromadził wszystkich przywódców partii, wśród nich wielu rywali Stalina. Trocki zginie na rozkaz Stalina. Kamieniew i Bucharin również. I jeszcze nie zaraz. Stalin wybierze odpowiedni moment. Obecny jest też Henryk Jagoda. Zajmie on w swoim czasie stanowisko Dzierżyńskiego i stanie się osobistym siepaczem Stalina. W miarę umacniania swojej pozycji Stalin odsunie ludzi Dzierżyńskiego i wprowadzi na urząd Jagodę. Gospodarka radziecka wskutek nieudolnych posunięć Stalina przechodzi kryzys. Jagoda otrzymuje więc specjalne zadanie – wybielić Stalina, wyszukać kozły ofiarne, ludzi, których można oskarżyć i ukarać za złą sytuację. A przy okazji uwolnić Stalina od niektórych oponentów. Ofiary, bez wyjątku inteligenci, stają przed sądem. Stalin gardzi intelektualistami. Zarzuty, o czym sędziowie dobrze wiedzą, są fikcyjne. O co się oskarża tych ludzi? O sabotaż i zdradę stanu. Zeznaje jeden z oskarżonych. Wie, jaki będzie wyrok. Wszystkie składane przed sądem zeznania zostały wymuszone torturami przez zbirów Jagody. W nabitej podnieconą publicznością sali podsądni recytują opisy swoich rzekomych zbrodni z najdrobniejszymi szczegółami. Zapadają wyroki śmierci. Proces przebiegał gładko. Była to tylko próba generalna przed serią szykowanych przez Jagodę innych pokazowych widowisk tego rodzaju. Prasa prześciga się w pochwałach pod adresem Jagody. Kierowana przez niego organizacja otrzymuje nową nazwę – NKWD. Na początku lat 30. Stalin czuje się zagrożony. Z szeregów Starej Gwardii Bolszewickiej dochodzi szemranie. Musi działać. Na efektownym tle ukończonego właśnie kanału bałtyckiego oglądamy główne postacie intrygi politycznej, która doprowadzi do fali terroru o monstrualnych rozmiarach. Oto główni aktorzy dramatu. Sam Stalin, Jagoda i Siergiej Kirow. Jedna z kluczowych postaci biura politycznego. Kirow to dobry przyjaciel Stalina, typowany na jego następcę. Nie minie kilka tygodni, gdy zginie on w ugartowanym przez Stalina zamachu. Stalin składa hołd pamięci Kirowa. A oto Leonid Nikolajew, człowiek, który zastrzelił Kirowa w Pałacu Smolnym. Znamienne, że podczas zamachu przy Kirowie zabrakło jego zawsze obecnej osobistej ochrony. Pogrążony w żałobie Stalin przysięga pomścić śmierć Kirowa. Wkrótce spada na kraj fala wielkiego terroru. NKWD wszędzie rozległą sieć rzekomych antypaństwowych spisków. Zostają w nie wplątane tysiące, z czasem setki tysięcy ludzi wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Stalin odsłania ostateczny cel wielkiej zarządzonej przez siebie czystki. Chce pozbyć się ewentualnych konkurentów. Dwaj bliscy współpracownicy Lenina, Kamieniew i Zinowiew, jeszcze niedawno czołowe postacie życia politycznego, stają przed sądem jako rzekomi organizatorzy antypaństwowego spisku. Pod wpływem tortur
przyznają się do niepopełnionych zbrodni i zostają skazani na śmierć. Zinowiew ponoć czołgał się przed swoim katem. Wstań, Grigori, miał powiedzieć Kamieniew. Umrzyjmy jak mężczyźni. Zostali straceni. W tym samym czasie dzieci uczą się nowego katechizmu. Baciuszka Stalin kocha je i czuwa nad nimi. W atmosferze rozpętanego z zimną krwią terroru Stalin nakazuje egzekucję 5000 podejrzanych. Jagoda przygotowuje listę i zaczyna się masakra. Stalin tymczasem wyjeżdża na roboczy urlop do Soczi. Tam obmyśla następny ruch. Dochodzi do wniosku, że Jagoda nie jest wystarczająco gorliwy. Postanawia go usunąć. Wracającego do Moskwy Stalina wita grono najbliższych towarzyszy. Podaje rękę każdemu z nich, z wyjątkiem Jagody. To już koniec kariery Jagody. A także jego życia. Otrzymuje dymisję, po czym sprowadzają go do piwnic Łubianki. Zastąpi go płaszczący się przed Stalinem Nikołaj Jeżow. Jest człowiekiem bez wykształcenia, ma niecałe 153 cm wzrostu i mentalność hieny. Przejdzie do historii jako krwawy karzeł. Jest bezlitosny, w przeciwieństwie do Jagody, którego było stać nawet na łzy. Anna Michajłowna, wdowa po rozstrzelanym Buchalinie, tak wspomina Jagodę. Od żony Prokofiewa, który był zastępcą Jagody, dowiedziałam się, że Stalin kazał mu torturować Kamieniewa i Zinowiewa. Jagoda powtórzył to mojemu mężowi, wybuchając płaczem. Jagoda różnił się istotnie od innych komisarzy ludowych. Był członkiem partii od 1907 roku i oczywiście nie wstąpił do niej dla kariery, lecz dlatego, że wierzył w ideały rewolucji. Jednakże stopniowo, pod wpływem strachu, jego charakter zdegenerował się. Rok 1937 powitano w ZSRR w nastroju radości i optymizmu. Jagoda, będący jeszcze niedawno postrachem, sam został stracony. Jego następca, Jeżow, sprawia wrażenie nierozgarniętego człowieczka. Tymczasem Stalin opracowuje ściśle tajny dekret, który sprawi, że rok 1937 zapisze się jako kulminacja terroru. Stalin nie tylko legalizuje, ale wręcz zaleca torturowanie wrogów państwa. NKWD dostaje instrukcję. A teraz do roboty. Mówi Leonid Reichman, były oficer NKWD. Wiedzieliśmy, że nasi bracia rewolucjoniści byli za granicą poniżani i poddawani torturom. My jednak traktowaliśmy wrogów władzy radzieckiej w sposób przyzwoity. Przesłuchiwaliśmy ich w białych rękawiczkach. To też, kiedy zalecono nam stosowanie środków fizycznego przymusu, byliśmy zaszokowani. Powiedziałem wówczas, a inni mnie poparli, czegoś tu nie rozumiem. Może z politycznego punktu widzenia jest to słuszne, jednak z punktu widzenia operacyjnego nie uważam tego za właściwe, gdyż jeśli uderzę aresztowanego w twarz, nigdy się nie dowiem, czy mówi on prawdę, czy kłamie. Ale Stalinowi prawda jest obojętna. Wie, że ofiary są z reguły niewinne. Jego cele i założenia są inne. Jeśli wprowadzony przez niego terror ma zapewnić mu niekwestionowaną władzę nad 200 milionami ludzi, trzeba uśmiercać nie tylko winnych, ale także niewinnych. Mianując Jeżowa naczelnym katem,
dokonał idealnego wyboru. Wie, że krwawy karzeł wykona swe straszliwe zadanie, mszcząc się w ten sposób za okrutny figiel spłatany mu przez naturę. Jeżow zaczyna od uderzenia w NKWD. Opróżnia Łubiankę ze Starej Gwardii, z ludzi Dzierżyńskiego i Jagody. To weterani rewolucji październikowej, myślący dawnymi kategoriami, którzy wzdragają się przed usankcjonowanym sadyzmem. Wszyscy oni zejdą w dół schodami prowadzącymi do piwnic. Jeżow zastępuje ich młodymi aktywistami partyjnymi, nadgorliwcami, wychowanymi w niezachwianej wierze, że Stalin jest nieomylny. Jeżow daje im swobodę działania. Mówi podpułkownik Aleksander Michajłow z NKWD. Masowe represje zwrócone były przeciw kułakom, kupcom i klerowi, przeciwko wszystkim, którzy w owym czasie uważani byli za elementy społecznie niepożądane. Kiedy uporali się z nimi, przyszła kolej na mniejszości narodowe. Zaczęli od aresztowań Niemców i Polaków, potem Łotyszy i tak dalej. Cała etniczna mozaika została przepuszczona przez maszynkę do mielenia mięsa. Megalomania Stalina idzie w parze z jego paranoją. Nikt nie jest wolny od podejrzeń. Jeżow podnosi rękę nawet na nietykalną świętość, Korpus Oficerski Armii Czerwonej. Ze względu na poczucie zbiorowej więzi i solidarności, kadra dowódcza armii wydaje się Stalinowi groźna, musi się jej pozbyć. Odnosi się to nawet do Głównej Rady Wojennej. Stalin zwołuje jej posiedzenie. Jednym z niewielu, który je przeżył, był Iwan Poniszczuk. Przy stole siedział też Jeżow. Był bardzo niski, więc ledwie go było widać. Wiercił się bez ustanku na krześle. Jego zausznicy mieli baczenie na to, co się dzieje, a on dawał im tylko znaki. A potem dowódcy z Rady Wojennej zaczęli znikać. Jeszcze przed chwilą siedzieli wśród nas, rozmawialiśmy z nimi, a po sekundzie już ich nie było. Jeżow tak się cieszył, jak gdyby osobiście udało mu się wykryć i zlikwidować zdradę w Armii Czerwonej. Pod koniec spotkania na sali pozostała niespełna połowa obecnych. Tymczasem wcale nie chodziło o zdradę. Stalin po prostu przedsięwziął niezbędne środki ostrożności. Jego strategia opierała się na zimnej kalkulacji. Usuwać każdego, na każdym szczeblu, pod byle pretekstem, kto potencjalnie mógłby mu się sprzeciwić. Prasa gorliwie podsyca nagonkę. Wytwarza powszechną atmosferę nienawiści, podejrzeń, mściwości. Najlepsze życzenia dla radzieckiego wywiadu. Jesteśmy wdzięczni znakomitym pracownikom Czeka. Robotnicy dziękują NKWD i towarzyszowi Jeżowowi. Sława radzieckiemu wywiadowi. Obowiązkiem każdego radzieckiego patrioty jest skończyć z polityczną niefrasobliwością i przekształcić każdą fabrykę w niedostępną fortecę, do której nie wśliźnie się żaden wróg. Mówi artysta Włodzimierz Libiediński. Jeżeli NKWD-ści zastali podejrzanego w domu, zabierali go oczywiście ze sobą. Ale jeśli go nie było, potrafili po prostu aresztować sąsiada. Jeżeli mieli rozkaz zatrzymać 12 osób, mogli uzupełnić ewentualne braki, aresztując byle przechodnia. Nikt nigdy nie pytał, dlaczego kogoś aresztowano albo o co jest oskarżony. Mówi dziennikarz Teodor Gładkow, syn oficera NKWD.
W tamtych czasach w Moskwie wyszły całkiem z użytku notesy z adresami. Można je było nabyć w sklepach papierniczych, ale nikt ich nie kupował. Ludzie nie używali kieszonkowych notesów. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że pierwszą rzeczą, jaką odbierali aresztowanemu, był notes z adresami, po czym zamykali wszystkich, których nazwiska tam widniały. NKWD zgarniało ludzi wszędzie. Od stołu przy kolacji. W sklepach. Na dancingu. Z łóżek szpitalnych. Przy pracy w polu. Z wykładu w uniwersytecie. W muzeum. Na trybunach stadionu. W pociągu. Na urlopie. Nawet podczas ceremonii ślubnej. Przyniesiono setki nakazów aresztowania, a Jakubowicz położył obok nich na stole swój zegarek i powiedział: patrzcie, ile nakazów mogę podpisać przez minutę, jaki jestem szybki. I zaczął podpisywać te nakazy, wcale ich nie czytając. Oto jak niewinni ludzie trafiali do więzienia i ginęli, rozstrzeliwani. Pracownicy NKWD byli mistrzami tortur. Wiedzieli, że im prostszy sposób, tym skuteczniejszy, jak choćby zamykanie bosego więźnia w celi z gorącą podłogą. Strażnicy zawlekli mnie do piwnicy. Mieli podkute gwoździami buty wojskowe. Było ich czterech. Skutego postawili mnie pośrodku celi, po czym zaczęli mnie sobie podawać ciosami pięści. Bili, a potem kopali mnie z całej siły. Kiedy upadłem na podłogę, kopali mnie po brzuchu. Zemdlałem. Ból był nie do zniesienia. Bił mnie tak długo, aż byłem półżywy. Cisnął mnie w kąt celi, w której mnie przesłuchiwał, a sam zasnął na stole. Wiedział doskonale, że nie mogłem mu dostarczyć żadnej informacji. Kiedy się obudził, bił mnie od nowa i wreszcie odesłał mnie do celi. Często symulowali egzekucję. W nocy wyprowadzali nagle człowieka z celi, prowadząc go jak gdyby na rozwałkę. Stawiali go twarzą do muru i musiał tak stać Bóg wie jak długo. Dwa albo trzy razy zemdlałem. Nogi zaczęły mi puchnąć, a potem krwawić. Przysuwali mi do twarzy płonące zapałki i gasili mi papierosy na głowie. Marszałek Kirył Nierecków cudem przeżył czystkę krwawego karła, w której zginęło 43 tysiące oficerów. Marszałek Nierecków opowiadał mi, że bili go kilkunastoletni oprawcy. Przewrócili go na podłogę i sikali mu na głowę i twarz. Tej rangi wojskowy generał armii musiał znosić takie rzeczy. Odkryliśmy z całą pewnością, że na długo przed zastosowaniem przez hitlerowców komór gazowych w ciężarówkach na podobny pomysł wpadł w Moskwie niejaki Isai Dawidowicz Berg. Była to na pozór zwykła ciężarówka, ale miała hermetyczną skrzynię, w której zamykano więźniów i w razie potrzeby do wnętrza tłoczono spaliny samochodowe. Ludobójcze techniki tajnej policji Stalina można uznać za prototyp wynalazków i metod, jakimi dopiero w kilka lat później posługiwało się Gestapo i SS. W ciągu jednego typowego dnia 1938 roku Stalin podpisuje za jednym zamachem 3200 wyroków śmierci, a następnie w gronie towarzyszy ogląda popularną komedię Wołga-Wołga, zresztą już po raz któryś z rzędu.
W połowie lat 30. Stalin zadziwia i szokuje świat, stawiając przed sądem swoich najbliższych współtowarzyszy z kierownictwa partii. Są oskarżeni o zdradę stanu. Na proces zaproszono zagranicznych dziennikarzy. Oskarżeni przyznają się do winy, co prasa bierze za dobrą monetę, podobnie jak i publiczność na sali sądowej. Samo oskarżenia zostały wymuszone torturami. Wyroki śmierci wykonano przez rozstrzelanie. Uroczyście z wielką pompą obchodzono 20. rocznicę Sowieckiej Służby Bezpieczeństwa. Prasa pieje peany. W moskiewskim teatrze Bolszoj odbywa się huczna gala. Mikojan wygłasza panegiryczną mowę. NKWD, kierowane obecnie przez towarzysza Jeżowa, cieszy się wielkim szacunkiem ludzi radzieckich. Jeżow spuszcza skromnie oczy. Wkrótce i on zostanie rozstrzelany za zdradę. Zastępca Jeżowa wychwala swojego przełożonego. Żadna defilada nie może się odbyć bez ruchomej platformy z wielką mapą Związku Radzieckiego. Wśród tysięcy wiwatujących tylko Stalin i garstka jego współpracowników zna inną, ściśle tajną mapę kraju. Tajemnica otacza rozmieszczenie łagrów, stalinowskich obozów pracy przymusowej. Same nazwy tych piekielnych osad budzą grozę. Amurłak, Astrahańłak, Bałhaszłak, Bamłak, Biełbałtłak, Wostokłak, Ciefłag. Więźniowie przybywają do łagrów z całego Związku Radzieckiego. Pociągami, pieszo, na pokładach statków. Są wśród nich zarówno więźniowie polityczni, jak i kryminaliści. Ci ostatni stanowią elitę łagrów. O życiu ludzkim często decydował przypadek, wspomina Kamin Artuzow. Tuż za mną stał mężczyzna świeżo przybyły do obozu. W pewnej chwili odstąpiłem na bok, żeby się upomnieć o dwa papierosy, które inny więzień był mi winien. I wtedy ten nowy, ciosem siekiery, rozłupał głowę więźniowi, który zajął moje miejsce. Dlaczego to zrobił, nie wiadomo. Bo zabity w niczym nie zawinił. Po prostu nie spodobał mu się obóz. Miał już wyrok opiewający na 150 lat, więc było mu wszystko jedno. Czekało go nowe śledztwo i nowy wyrok, ale nie śmierć. Dodali mu 25 lat i przenieśli do innego obozu, gdzie być może bardziej mu się podobało. Najgorszy był los kobiet. Ukazują go rysunki więźniarki Jefrosyny Kersonowskiej. Nocna rewizja. Wstać, rozbierać się. Odpadki kuchenne. Zjadano nawet rybie łuski i żołędzie. Żywe więźniarki wynoszą zmarłe na apel. Wychudzone zwłoki są lekkie. Można unieść ciała. Zakopywałam dziennie około 100 trupów. Za zgodą strażników można było spotykać się z mężczyznami w latrynie. Niektóre zachodziły w ciąży. Niewiarygodne, że w obozie rodziły się dzieci.
Stalin jest przyjacielem wszystkich dzieci. Nazywają go Batiuszką, ojcem narodu. Odebrali mnie rodzicom i umieścili w jednym z takich obozów. W pamięci zostało mi zaledwie kilka obrazów. Grzebanie się w piasku, zabawy z innymi dziećmi, srogie, obozowe psy. Ale najsilniej utkwił mi w pamięci koń. Była to stara, zamorzona habeta, nam jednak wydawała się piękna. Co wieczór koń mijał baraki dla dzieci i to była nasza największa frajda. Prawie cały dzień wypełniała nam praca, ale wieczorem biegaliśmy za koniem. Nikt z nas nie zwracał uwagi na ręce i stopy wystające spod płachty nakrywającej wóz ciągnięty przez konia. Trupy wywożono w ten sposób każdego dnia. W łagrach rzadko umierało się śmiercią naturalną. Trupy leżały niepogrzebane po kilka dni i dłużej. Zmarłych należało zgłaszać. Panował jednak straszny głód. Podczas sprawdzania obecności pozwalano nam siedzieć na pryczach, bo nie mieliśmy siły stać, a strażnicy nie przyglądali się nam z bliska. Podpieraliśmy więc trupa na pryczy, żeby pobrać przysługującą mu za życia rację żywnościową. Dzieliliśmy ją uczciwie na 42 części. Były to tylko nędzne okruchy, ale każdy dostawał swój udział. Łagry równie dobrze mogłyby znajdować się na Księżycu. Ucieczka z nich była niemożliwa. Z kołymy praktycznie nie można było uciec. Zdecydowano się na to z rozpaczy, żeby uwolnić się od codziennego strachu, od ciągłej trwogi przed zastrzeleniem. Z rozmysłem wychodziliśmy naprzeciw śmierci, aby chociaż przez kilka dni zasmakować wolności. Uciekinierów ścigano z pomocą psów. Zesłaniając waciakiem głowę i kark, leżałeś na ziemi, podkurczając kolana. Dopadał cię pies i targał za głowę. Do dzisiaj mam blizny po psich zębach z obu stron głowy. Cóż mogę więcej powiedzieć? Te psy były straszne. A poza tym strażnicy nie śpieszyli się z ich odwołaniem od człowieka. Podchodzili i przystawali, przyglądając się długo, jak pies szarpie więźnia. Wszystkie desperackie ucieczki kończyły się niepowodzeniem. Druga kula powaliła mnie na ziemię. Przeszła tędy. Mam tu wciąż bliznę grubą na palec. Straciłem przytomność. Ocknąłem się, gdy ciągnęli mnie za nogi. Nie otwierałem jednak oczu, bo wykończyliby mnie od razu. Czekałem, aż przywloką mnie do obozu, a kiedy otworzyłem oczy, ujrzałem nad sobą gasnące gwiazdy. Wschodziło słońce. Strażnicy ułożyli nas na placu i kopali bezwładne ciała. Zwłoki leżały długi czas, jakieś 2 tygodnie, koło wartowni, żeby każdy je zobaczył i zrozumiał, że z Kołymy nie da się uciec. Dla Stalina obozy i rzesze zmuszanych do pracy nieszczęśników przedstawiały wielką wartość ekonomiczną. Względnie niewielkim kosztem Stalin zgromadził największą od czasów faraonów armię niewolników. Głodowe wyżywienie kosztowało śmiesznie mało, a rezerwy siły roboczej były właściwie nieograniczone.
Na kościach tej armii szkieletów Stalin wznosi swoje najbardziej prestiżowe inwestycje. Najpierw powstał kanał białomorsko-bałtycki, następnie kanały Moskwa-Wołga i Wołga-Don, koleje syberyjskie, gigantyczna huta w Magnitogorsku, miasta na Dalekim Wschodzie, kopalnie złota Kołymy, Tartaki Północy, wielkie zapory rzeczne, większość zakładów przemysłu atomowego i zbrojeniowego i pokazowe gmachy stolicy, moskiewskie wysokościowce. Naród wyrażał Stalinowi wdzięczność. Dzieci w szkołach uczyły się na pamięć poświęconych mu wierszy. Wszystkie nasze miasta wznosimy z jego imieniem na ustach. NKWD-ści za swoje zasługi otrzymują medale. Oto Kalinin dekoruje grupę oficerów. Niebawem wielu z nich znajdzie się w podziemiach Łubianki. Wiedzą zbyt wiele i trzeba im na zawsze zamknąć usta. Nawet krwawy karzeł musi zginąć. Obarczono go odpowiedzialnością za wszystkie dotychczasowe zbrodnie. Wykonawcy wyroku na Jeżowie meldowali, że miotał się po celi, piszcząc jak mysz i uskakując przed kulami. Egzekucję Jeżowa przyjęto z zadowoleniem, licząc na zahamowanie terroru. Ławrenti Beria, który przyszedł na jego miejsce, witany był z nadzieją. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Beria to osobowość dynamiczna, zdolna narzucić swoje zdanie nawet Stalinowi. Beria wystąpił z nową koncepcją dla nowych, systematycznych dostaw niewolniczej siły roboczej. Zgodnie z głównymi kierunkami strategii Stalina, chce zapewnić ciągły dopływ rąk do pracy oraz izolować masowo wszystkich, Rosjan i nierosjan, którzy mogą utrudnić realizację planów dyktatora. Jedną z wielu zbrodni Berii popełnionych na zlecenie Stalina była eksterminacja w 1940 roku polskich oficerów w obawie, że w przyszłości mogliby stać się zalążkiem polskiego ruchu oporu. W Lesie Katyńskim Beria morduje tysiące internowanych Polaków, a Stalin zwala później winę za masakrę na hitlerowców. Za sprawą Berii dopuszczano się ludobójstwa całych społeczności. Beria now undertakes the genocide of entire populations. NKVD soldiers came to our home. Przyszli NKWD-ści i kazali w pół godziny przygotować się do drogi. Nie wiedzieliśmy, dokąd nas zabierają. Wzięliśmy tylko to, co było pod ręką. W jednej z wiosek na Kaukazie, stawiających opór mieszkańców, stłoczono w wielkiej drewnianej stodole 700 osób. Wynieśli słomę, obłożyli nią naokoło ściany z zewnątrz, polali benzyną i podpalili zamkniętą szczelnie stodołę. Możecie to sobie wyobrazić? Wszyscy spłonęli żywcem, w tym wiele małych dzieci. Bydlęce wagony wiozą ludzi do łagrów. Wagony nie były przystosowane do transportu ludzi, nie miały urządzeń sanitarnych. Zrobiliśmy dziurę w podłodze, żeby móc załatwiać naturalne potrzeby.
Ale niektóre kobiety wstydziły się. Wiele z nich umarło w mękach, bo popękały im pęcherze. W czasie drogi koleją na Syberię grzebaliśmy zmarłych w śniegu. Z mojej rodziny przeżyłem tylko ja. Niektórzy przetrzymali transport, ale później, kiedy już dotarliśmy na miejsce, umarli wszyscy. Nie mogliśmy nawet odmówić nad rodzicami modlitwy za zmarłych. Zabijali każdego, kto tylko trochę został w tyle. Jedną z rozrywek Berii było gwałcenie kobiet. Dziewczęta porywano z ulic Moskwy i dostarczano mu je wprost do biura. Ojciec narodu Stalin zmarł śmiercią naturalną w wieku 73 lat.